Szalał w Tajlandii jak dziki. Dorwał ptaszka. Ptaszek niewinny. Po prostu był zmęczony i usiadł na wodzie. Ten rekin chciał go pożyć. Na szczęście miał problem. Bardzo blisko był Stanisław. A jako, że Stanisław zawsze staje w obronie słabszych, pobił rekina. Tak. To nie pomogło. Dalej chciał gryźć. Został skasowany. Teraz wisi tu. A ptaszek uratowany i poleciał bardzo, bardzo daleko. To jest żarłacz rafowy, czarnopłetny, ale on jest nieduży. Tutaj nie wiem, jaki on dokładnie jest, on nie jest duży, ale tutaj jest nieduży w ogóle. Czyli ten 12,5 kg, muszę wam powiedzieć jedną sprawę. On miał 5 gwiazdek. Złapałem takie 3 w ogóle. Ten był największy. Jaki jest jeszcze większy z tego pięciogwiazdkowy, czy może być pół kilo, czy kilogram większy, nie wiem. Ale najważniejsze jest jedno. Ptaszek żyje, lata, a ten w palnik i na ścianę. I tak się zaczyna wielka przygoda. Tak, drugi jest żarłacz tygrysi, on jest ogromny już, ale pamiętajcie o tym, że twórcy nie musieli dać tutaj tych pełnych wymiarów, mogli zmniejszyć. Białka podejrzewam już, że jest mniejsza. Z tego co widzę, myślę, że góra pewno 120 kg, tak mi się wydaje z tego co obserwuję. Ale to nie już nie o to chodzi. Tutaj po złapaniu tej rybki możecie zrobić sobie trofeum. Ja zrobiłem, jako że pięciogwiazdkowiec to zrobiłem i wisi rekin na mojej ścianie. Nigdy więcej nie ugryzie żadnego ptaszka. I musi o tym sobie pamiętać następny rekin, gdzie postawi Stanisław nogę. Ale jest jeden problem, który tutaj zauważyłem z tymi tutaj trofeami. Nie mogę go zmienić. Czyli jeżeli złapiecie jednego żarłacza rafowego, dacie na ścianę, to później drugiego, jak złapiecie na przykład większego, nie będziecie mogli zmienić. Moim zdaniem powinna być opcja usuń. To jest prosta sprawa do włożenia i szafa gra i można działać dalej. To tyle początkiem, teraz co się dzieje dalej. Po pierwsze, mam w akwarium 3 rybki, które za chwilę rzucę po jednym robaku, żeby sobie podjadły i na razie im w zupełności wystarczy. Mamy tutaj ketę, kiżucza i leszcza. One już trochę podrosły. Tak, one rosną. Co dalej? Nie wiem. Jednego wypuścimy, drugiego na ścianę, a trzeciego może na obiad. Pomyślimy. To wszystko, jeżeli chodzi o moją bazę. Pierwsze trofeum jest pięciogwiazdkowe, ale ja wam dlaczego powiem, dlaczego pięciogwiazdkowe i w ogóle złapałem 3 już pięciogwiazdkowe, ale to wam powiem już na akwenie, gdy będziemy stali i opalali plecy. Opalanie jest bardzo ważne. Tu, gdzie jesteśmy, na pewno się opalić. Muszę wam powiedzieć, że ja Tajlandię brałem ostatnio pod uwagę, żeby tam jechać, ale tam rozrabiają. Wiele krajów na świecie jest, jak ruskie zaczęły, to tak się tam w wielu krajach się kotłują od pewnego czasu. Niedobrze. Ludzie nie pamiętają tego, jak było źle kiedyś. Bardzo szybko można sobie zrobić bardzo źle znowu. Dlaczego? Wiele ludzi to się... No wiesz, co sami wiecie. Tutaj, jeżeli chodzi o Tajlandię, muszę wam powiedzieć tak. Mapa jest tak jakby jeszcze, ona dopiero jest zaczęta. Ona jest dopiero zaczęta. Ona wymaga całkowitej roboty, tak bym to powiedział. Ale potencjał jest olbrzymi. Można oczywiście się bawić na tej Tajlandii. Można. Pamiętajcie cały czas o jednym. To jest Early Access, gra, która dopiero pracuje na siebie, robi się. I muszę wam powiedzieć tak, zanim tutaj cokolwiek wam pokażę z tego akwenu. W ogóle, jeżeli chodzi o rybę, biorę wolne do poniedziałku. Mam do zakończenia kota i będę grał w obcego sobie tam na tamtym drugim kanale i motocykle będę robił w następne kilka dni. Mniej więcej do środy chyba biorę sobie wolne od ryby. Chociaż coś jeszcze tam walnę, ale to już będą krótkie. Muszę wam powiedzieć tak, że ta gra potencjał ma gigantyczny. Ale oni muszą ją dorobić teraz. Niech spokojnie ją robią. Niech nie słuchają przypadkiem Yeti, bo to też lepiej nie słuchać. Ludzie, którzy nie widzieli w ogóle niczego innego oprócz Fishing Planet na przykład, to on nic więcej nie widział. Nie potrafi nic więcej. Muszą spokojnie robić swoje i mogą z tego naprawdę stworzyć. W grach wędkarskich jest ciężko to w ogóle robić. Jest dużo...
ludzi, którzy nie mają bladego pojęcia w ogóle o grach i dużo dzieci, to trzeba spokojnie, spokojnie robić swoje. Ale jest naprawdę duży potencjał i tutaj ta Tajlandia również mi pokazała to, że jest bardzo, bardzo to dobrze zrobione. Tylko trzeba teraz dorobić. Ta Tajlandia jest w ogóle niezrobiona, tak jak wam mówię. Widać po różnych elementach tutaj, że trzeba optymalizację robić, znaczy graficznie, bo niektóre struktury tutaj są bardzo słabe. Jeżeli chodzi o optymalizację, u mnie na 2K nawet tutaj latało wczoraj. Na moim PC-cie. Boże, jak mi coś na 2K lata na moim PC-cie, to powiem, że ja mam stan zawołowy. Ja zamierzam wrócić na normalny mój PC, mam nadzieję, że twórcy mi to zorganizują w przeciągu miesiąca, tak pooptymalizuję, że wrócę na swój normalny monitor, nie na 2K, po pierwsze. Ale jeżeli zoptymalizują, to jest bardzo ważna sprawa taka. Jest super. I od razu sobie pomyśli i zrobią właśnie w ogóle, bo tutaj wiele elementów, trzeba zrobić grafikę tutaj, taka prawda. I ryby to samo, bo jak ja zapałem 3 razy żarłacza po 5 gwiazdek, no to od razu wiedziałem, że mówię, tutaj twórcy pomyśleli sobie, nikt na ten akwen pewno jeszcze nie dojdzie, to na razie go nie róbmy. No, doszliśmy, parę osób tutaj łowi. Tak, my levelujemy, tak. My nie mówimy, my nie gramy, tak. A później my jesteśmy najlepsi, tak. Nie, my gramy i my levelujemy. Ale pomyślałem sobie od razu tak, widząc ten akwen, że wiecie, co by tutaj zrobiło dobrą robotę, tylko że trzeba tak, trzeba to robić. Ja pomyślałem sobie, zostawić tę podlodówkę, tam można by, ale nie zostawić. Ja bym dodał tutaj element morza, element gdzieś koło Australii, gdzie są żarłacze białe, czyli tutaj tak okolice Sydney, albo z drugiej strony Perth, nie wiem jak się dobrze czyta ta miejscowość. No w każdym razie to jest zachodnia część południowa Australii, tam jest żarłacz biały, bardzo dużo jego jest. Ja bym dodał rejon, ale nie otwarte morze, tylko takie morze jak tutaj, że mamy niedaleko do brzegów, że będzie te brzegi widać i można od brzegu płynąć kawałek dalej z kawałkiem rzeki, że możemy wpływać, może wpływać, to nie. Teleporty mamy na rzekę, łódką nie wpłyniemy i jest rzeczka, na której można łowić piękne ryby z Australii w tej rzece, a teleport, czy dojście z buta na miejsce nad morzem i możemy wypłynąć na rafę. Piękne kolorowe rybki plus żarłacz biały, bo tam jest, ale ja bym wprowadził tak, żeby sprzęt na tego żarłacza, żeby było w stanie go wyłowić, prowadziłbym go do 2-3 ton, bo to jest niespotykane. Sprzęt wprowadziłbym bardzo mocny, żeby do niego, bo inaczej się nie ma możliwości go wyciągnąć i też będzie być bardzo trudno i to powinien być mniej więcej od setnego levela. Tak, żeby gracze chcieli levelować teraz. Żeby dojść do tego właśnie, żeby żarłacza białego. A oprócz żarłacza oczywiście piękne rybki z oceanu, z Pacyfiku, ale też mówię, element rzeczki kawałek, nie? Gdzie mamy ryby, które są w rzece, możemy sobie tam połapać. I coś takiego bym, to oczywiście do dopracowania tego. Wybrzeże pełne palm. Tak, bo to taki rejon i coś takiego, tak jak tutaj. Tutaj jest pięknie, ale widać, to przypomina Tajlandię, bo to tak jest. Tylko tyle, że no trzeba tutaj dorobić. Tak, te 5 motyli latających wokół palmy, to w siołpach, nie? Tak, to trzeba dorobić po prostu, ale mówię wam, jest potencjał. Ta mapa po prostu jest, ona dopiero zaczęta jest robotą, tak. Ale pokażę wam co jak. Wstępnie wam powiedziałem, jesteśmy tutaj, można powiedzieć, w porcie. Mamy tutaj łódkę. Ta gra się na tej mapie trochę boksuje, zobaczymy czy mi się uda nagrać, ale grać można, daje się grać. Mamy tu 3 teleporty takie bardzo blisko, to bez sensu, to też na kolanie zostało zrobione, bo ja ten odcinek przejdę i 2 tutaj. Przeniosę się teraz na ten ostatni, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Nie wiem jak daleko możemy wypłynąć, tego nie sprawdzałem. To dzisiaj nie o to chodzi, tego nie sprawdzę. Pięknie tu jest, tylko trzeba teraz po pierwsze dodać więcej zieleni, bo te skały, tak jakby palma została, co pewien, tak, grafik siedział, a tutaj jedne palmy, a tu jedne palmy. Tutaj trzeba porobić więcej zieleni, żeby to było tej więcej tej zieleni, więcej dupereli. Te skały bardziej owłosione zielenią, też takim mchem bym powiedział z daleka, żeby to wyglądało. Żeby tutaj więcej się coś działo, nie? Coś takiego, ale to i tak jest ładnie, ładnie, tylko trzeba to po prostu na tym popracować i żeby to nie było tak po prostu, taka palma tu obok, liście z palmy i gitara, coś więcej, wcale nie trzeba dużo na tym pracować i będzie bardzo dobrze. Tak to wygląda ten teleport, tu macie wyspę.
Jest klimat, nie? Jest klimat wakacyjny, naprawdę przyjemnie tu się stoi. Niesamowicie się tu stoi. Oczywiście gruntówki należy zrobić, że one by przy którejś łatce, żeby one były poziomowane, bo jak tutaj postawiłem gruntówkę. Ja może wam pokażę, o co tu chodzi. O, to musi być wypoziomowane, nie? Żeby to się wbijało to, gdzie trzeba w ziemię i żeby to było wypoziomowane, bo da się łowić oczywiście, da się, ale to trzeba naprawić. No dobrze, to mamy te teleporty, my wrócimy tu. Tu jest łódka. Płyniemy. Tajlandia dobrym pomysłem jest. Piękne ryby. Nie wiem, ile tu jest ryb. Ja złapałem kilka gatunków wczoraj. Bardzo krótko tutaj byłem, jak dobiłem do levela 20. O, tutaj jest lepiej zielono. Widzicie, takie kawałki. Tu widać, że trzeba robotę włożyć. Ale pomysł dobry, zdecydowanie. Mówię, ja bym olał zimówkę tutaj. Tutaj dopracowanie coś takiego tropikalnego, ale to żeby miało ręce i nogi oczywiście. Nie jak tutaj, bo tu jest... ta mapa jest... w trakcie roboty. Łódka, steruje się git, ale z cumowaniem. Jak wyłączam silnik, ona jeszcze płynie, zauważyłem. To również trzeba dorobić. Ja na razie zaparkuję gdzieś tu. Ona jeszcze płynie, widzicie, patrzcie. Ja już wyłączyłem silnik. Wyjdę, a ona dalej płynie. Ona nie powinna płynąć. Czyli brakuje kotwicy automatycznej, nie? Bo tutaj szkoda się, to nie tego rodzaju gra, żebyśmy się tu bawili w kotwicę. Ona sama automatycznie powinna wbić kotwicę tutaj i tyle. Ale jest łódka w każdym razie, no bo to jest spory teren i tutaj łódka zdecydowanie jest potrzebna. Jeżeli złowimy rybę, chcecie ją dobrze zobaczyć, nie stójcie tak o, blisko krawędzi, to jest jeszcze niedorobione. Będziecie widzieli rybę źle, jeżeli chcecie zobaczyć rybę, to przed wyciągnięciem ustajcie sobie tak. Ale do połowu można ustać tak. Ja tu kombinowałem rano chwilę na krewetkę, ale nic nie złapałem. Przerobimy zaraz wędkę na spina. Będzie gitara. Czekaj, tu. Dobrze mi się sprawdzała, jak tutaj wlazłem wczoraj ta przynęta. Ja zaraz ją zobaczymy, czy ona działa. To jest takie moje wstępne wam pokazanie tego akwenu. Pokazałem wam wczoraj wycinek dosłownie, jak rekin atakuje i chce Staśka pożreć. Ja mu pożrę, kuźwa. A wiecie, nie wiem, czy wiecie, że była taka sytuacja na świecie, i to Polak akurat zrobił, że na wczasach byli i rekin zaatakował, nie taki duży, tak jak i właśnie gdzieś dwumetrowy dziecko i rękę odgryzł. I ojciec tego dziecka, to właśnie nasz był Polak, zobaczył to szybko, wskoczył do wody, rekina zatłukł i wyjął tą rękę. Doszyli, zawieźli szybko i doszyli. A, rekin sztywny, nie? No, nasi potrafią, nie? Ja też tak myślę. No dobrze, spróbujmy. Tu jest całkowicie ta mapa niezrobiona, tak jak wam mówię. Twórcy dopiero tamte mapy robią, chociaż mi optymalizacja lata, ja już mówię na 2K. Czekam, żeby wrócić na stary monitor, ale tutaj nawet na 2K mi. Jep, no także. Nie przejmujcie się na razie, bo tak jak ci, co znają się doskonale, to wiedzą, że ona i tak dobrze w relaksy schodzi. Ta Tajlandia bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Ja tu łowię na razie z kamerą podwodną, bo obserwuję, jak to wygląda z tymi rybkami. Woda piękna, ja uwielbiam tego rodzaju wodę. Sam niedługo jadę na urlop, ale nie do Tajlandii. No, tam cyrki są. Sporo cyrków jest na świecie w wielu miejscach. Ludzie normalnie nie panują nad sobą. Aż doprowadzą do czegoś poważnego i będą mieli i będą wtedy ta. Kilka gatunków tutaj złapałem. Nie mamy na razie sonara, to jest otwarty teren. Tutaj zdecydowanie jest potrzebny sonar, ale... O, jest zainteresowana, już tylko się... One się ryglują, te ryby, na razie, tak, nie?
trzeba poczekać trochę. O, 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 jest, 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 płyń, mała płyń, 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 ja! Mamy dziada. No, trzeba tylko dorobić to, bo one się tak boksują trochę. Tutaj jak wychodzę z wody tu, to 50 klatek mi się, 48 nawet mi się pokazało. Na 2K, mówią, za stan zawołowy od razu. O, zapomniałem się cofnąć do tyłu, cholera. No właśnie, jak się nie cofnę, to macie coś takiego, nie? A nie można się cofnąć później. I to do dupy jest, to trzeba naprawić. To już zauważyłem na mapie rosyjskiej, że jak stoję przy jakimś mostku, to jest taka sytuacja. To jest oczywiście robota dalsza, na razie się bym od razu tym nie zajął. Oczywiście, żeby ją zobaczyć, to trzeba tak to zrobić, wyjąć ją wtedy na inny widok i widać ją tyle, co i tak sporo, bo wiemy, jak to jest w niektórych, zdjęcie tylko. Ale to jest do dopracowania, nie? Tutaj nawet twórcy jeszcze nie mieli pomysłu na to i wszystkie ryby, które łapie, to jest 1:1, cena i expo. Tak, oni jeszcze oni się nie wzięli za tą mapę, oni na razie mieli taki wstępny pomysł. Ryby są jeszcze kanciaste, niektóre takie, chociaż i tak nie jest źle. Nie. Wystarczy odpalę PlayStation nawet 5, Xboxa Series X, z jedną gierką i z kanciastymi basami na przykład, nie? Ta. Także nie jest źle, kolory fajne, tylko trzeba to dopracować. Ja być może jak będę miał dzisiaj czas, to z Ultim... Nie, Boże, nie będę miał dzisiaj, nie gram do poniedziałku w rybę. W poniedziałek może zrobię, chyba że wieczorem znajdę krótki, bo teraz odpoczywam. Zrobiłem dla was kawał dobrej roboty, mi się wydaje, bo pokazałem wam wszystkie levele, w kilka dni zalevelowałem. No. To i tak narobiłem się. Teraz wracam do drugich moich gier, a to niech odpoczywa. To... A wy oglądajcie. Cała seria jest. Także tu macie Alektys indyjski. Mój nowy rekord. Świetnie tu się łowi. To jest taki relaks jest, nie? Taki bardzo, bardzo przyjemny relaks. Tutaj ta łódka, którą ten stateczek, który trzeba by też poprawić graficznie. Ta gra jest, ma potencjał i duży, naprawdę duży ma potencjał. Spokojnie, tak jak ja gram i też mam obcykane gry, bo jak wiecie, nieraz to powtarzam, gram w kilka gatunków gier i to w bardzo poważne gry, gdzie to się prawie nie zdarza. Nie zdarza się, ja jeszcze nie spotkałem kogoś, kto z ryby grałby w motocykla na przykład. Tak, on nawet na rowerem nie da rady pojechać w grach, tak, rowerowych, bo są też gry rowerowe. W każdym razie to jest prawie nierealne, nie ma. To tutaj muszę powiedzieć, że jako gracz, który obeznał wszystkie gry płatne, wędkarskie, to ma ogromny potencjał. Patrzcie, rekin tam pływa. Ogromny ma potencjał. No, spokojnie. Tak jak ja na przykład, bo ten wędkarz jeszcze wychodzi, nie? Tam widziałem już niektóre bełkoty w sprawie tej gry. Ale nie słuchajcie za dużo. Tak. Także tutaj dla mnie na przykład ta gra i ten wędkarz, jej, mamy ją, to będzie dwie gry wędkarskie, które będę miał do grania na kilka lat. Tylko żeby dodawali następnie mapy i tak dalej. O, jak wychodzę z wody, ale to mi się zrobiło ostatnio też na innych mapach. Po najnowszej aktualizacji, że jak wychodzę z wody, to mam zaklatkowane. No... Także tutaj tak. Coś robią w sprawach graficznych. Czekaj, muszę się cofnąć. O. Coś robią w sprawach graficznych. Na wszystkich mapach chcą jak najładniej zrobić, ale na razie tak nie. Średnio to wychodzi. Lucian Szary. Czy ta mapa jest ładniejsza Tajlandia niż w Ultimate Fishing 1? Chyba tak. Mimo że jest niezrobiona. Chyba tak. Chociaż tamta też jest fajna. Fajna jest tam ta Tajlandia też. Bardzo fajna. Tylko, że te akweny, oni tak podchodzą, tam nie zrobili też tak. Tutaj trzeba ją dorobić, nie? Trzeba przebudować ją, roślinności nawstawiać. Po pierwsze ją zoptymalizować. Ona ma chodzić u mnie 4K, a nie w 2K mi spadać klatki. Od tego bym zaczął. Wygładzić różne sprawy i tak dalej, i tak dalej. Co? Fajny, nie? I zobaczcie, 1:1 prawie, nie? Twórcy nawet za to się nie ruszyli. Jeżeli chodzi o... Nie zdążyli po prostu jeszcze, trzeba czekać. Jeżeli chodzi o gwiazdki, zobaczcie, Lucian Szary już 4 gwiazdki, Alexis Indyjski 3 gwiazdki, nie? Po prostu tutaj na razie nie pracują nad tym. Na razie niech zostawią to, bo za dużo roboty. Niech optymalizują i dodają zieleń na tym akwenie i robią tamte akweny i optymalizują. Tak to wygląda. Spróbujmy jeszcze coś złapać.
ale jest przyjemny, taki, czuję się taki zrelaksowany na tym akwenie, jakbym naprawdę był, jakbym był na urlopie. Nie pytajcie mnie też o tą inną gierkę, bo niektórzy mnie pytają co chwilę, czy będę grał, czy słyszałem. Jak wiecie, ci co mnie znają, to... Ja wiem szybciej niż większość, bo ja się interesuję grami strasznie mocno i wszystko wiem, co mi z danego tytułu, jak jeżeli mnie interesuje dany gatunek. Na temat tej nowej gierki mam bardzo dobrą już opinię, to co dowiedziałem się, widziałem. Ale tak jak mówię, nie słuchajcie za dużo, bo gry płatne, jak wiecie, w Polsce też. Ja jako jedyny kiedyś na starym kanale ogrywałem, a reszta tylko, to nie dobre, to mu nie odpowiada, to sram to i tak dalej. Fishing Planet nie gra i tyle, i spokój. Ta nowa gierka będzie git. Będzie git, spokojnie. Ta też jest zresztą git. Także spokojnie. Bez nerwów. Nie sprawdzałem na razie tutaj tak innych przynęt. Jeszcze nie sprawdzałem tak na spławik. Należałoby tutaj grzmotnąć spławik, zobaczyć jak to bierze. Na razie jak wyczułem, patrzcie jak płynie. Płynie, płynie, płynie i my go mieć. Mamy tujczyka. Jeszcze nie miałem czasu tutaj tak posprawdzać tego. Że miał tamten stary kanał, który zamknąłem, to tą nową gierkę już bym miał dawno. No, o, zapomniałem się cofnąć. Dawno miałbym tą nową gierkę, no, bez zajęknięć. A tak, to musicie trochę czekać i spokojnie mi się też nie śpieszy. Ja już podchodzę do sprawy bardzo relaksacyjnie, a jak wiecie, moja wiedza na temat wszystkich gier, w każdej grze zresztą nie mam problemu z levelem i nie wymyślam banieluków jakichś. Także mówię spokojnie, spokojnie. Ale nawet na zachodnim, jedną osobę, którą w miarę uważam, to widziałem, że tam trochę też było bełkotu. Tak, no, tak to bywa. No, to jest Fishing Planet po prostu, gracze, oni mają... No i będzie wszystko przeszkadzać generalnie. Spokojnie, tutaj na pewno dobrze to badam. Macie tuńczyk żółto-płetny, to mój pierwszy, on też wymaga roboty trochę. Zdecydowanie tutaj, żeby go poprawić graficznie. Będzie... To jest piękna ryba w ogóle, nie? Piękna ryba. Zobaczmy tego tuńczyka. O, zobaczcie, ten tuńczyk, to on nie ma ani jednej gwiazdki, czyli może być spory. Może być spory, naprawdę może być spory. Tutaj może być konkretny szmal. Sprzedamy od razu to. No dobra. To jeszcze jedna ryba. Ale chce się tutaj łowić, chce. No. Martwi mnie również jedna jeszcze sprawa. Dużo jest, ja bym powiedział, że z 50% ludzi grających w gry wędkarskie, którzy zostali nauczeni, że każda gra, jaka wychodzi, to powinna być za darmo. Boże, co z nimi jest nie tak? No ja nie wiem, wam powiem, że nie jestem w stanie wam odpowiedzieć. Oni nie wiedzą nawet, że gry kosztują pieniądze jakieś i jak wygląda. Ta nowa gierka 130-150, tak? To jest jak za darmo. No, dzisiejsze gry wychodzą, inne gatunki to kosztują 300-400-500. To jest bardzo dużo pracy na dany tytuł. Ta jest tak samo jak za darmo. Tak. Ale ona jest w early access i oni po prostu na razie spokojnie ją chcą dorobić. O, płynie, płynie, płynie i czy dopłynie? Boże, dopłynie, dopłynie, dopłynie. Yes! A to granik, czekam tam, czekaj. Ona jest w early access, oni chcą ją dorobić i jest też za darmo w zasadzie. No, chcą ją dorobić. Potencjał zrobili dobry. Szkoda, że no tutaj jest, też pewno nie chcą za dużo dać ludzi do pracy nad tą grą, bo nie wiem jak im się sprzedadzą, nie? Chociaż już chyba dobrze im się sprzedała ta gierka na starcie. Z mojej strony również będzie pokazywana, bo jest olbrzymi potencjał. Tak, olbrzymi. I ta Jara Goliat. Ale znowu zapomniałem się cofnąć. Nie za dobrze go widać. No tu jest ten byk taki, nie? I wtedy taką macie widoczność. Szkoda. Piękne ryby, co? Piękne. Jeżeli chodzi o wygląd ryby, to i tak leje rybę Fishing Planet. A na konsoli to zjada w zasadzie. No, to, ale ja mówię, jeszcze trzeba poprawić tą rybę, żeby było jeszcze bardziej przyjemnie. Kolorystycznie jest bardzo ładny.
Najważniejsza sprawa jest też taka, żeby dopracować przydęty. Tak, żeby bardziej się lepiej zachowywały, ale to myślę, że w przeciągu miesiąca, bym tak powiedział, oni tak w miarę już to zaczną opanowywać wiele rzeczy. Zbierają błędy od graczy, tylko zastanawiam się od których. Bo tutaj też jest pewien problem. Tak, zastanawiam się od których. Jako, że znam branżę gier wędkarskich, tak własną kieszeń. Wtedy 6 lat robiłem chyba. Zastanawiam się od których. No to jest. To jest dobre pytanie. No dobrze, mamy Goliata. A ile ten Goliat ma? Czekaj. O, będzie menda duża. O, będzie duża. To jeszcze jedna ryba, żebyście mieli większe. Może jakaś inna się uda złapać. Ten olbrzymi żarłacz tygrysi, nie wiem gdzie on jest. Jaka przynęta trzeba by dojść do niego. Ten czarny tutaj z czarnym ogonem, to on bierze na tą przynętę, co teraz łowię. Bierze na tą przynętę. No ta przynęta, ona jest taka, bym powiedział, w tym momencie uniwersalna tutaj. I on świetnie, ona świetnie właśnie ich przyciąga. I atakują. No. Ale może i sprawdzę. O, czekaj, dawaj, tuńczyk, dawaj. Jak pięknie. No. Oczywiście, mówię, to trzeba dopracować teraz tutaj. Ale ja sprawdzę, jak będę miał chwilę czasu, może i ochotę. Czekaj, ja cofnę się do tyłu. O. Tą Tajlandię na Ultimate Fishing 1, nie? Bo nie wiedziałem. Tam jest nowa mapa Nowa Zelandia, z tego co wiem, nie? Ale nie wiem, jak to wygląda. Nie mam tej gry, tej mapy jeszcze. No i macie tuńczyka. To jest smaczna ryba, nie? Ale nie należy zbytnio dużo jeść. Nie. Żeby szanować rybę, bo w niektórych krajach bardzo jest wyławiane, to poławiane. I to później. To ona dobrze wygląda już i tak lepiej, tak jak mówię, na Fishing Planet jak odpalę, to tam jest normalnie kanciasty, tak, w liniach prostych. Ale żeby to było przyjemnie dla oka, to mówię, tutaj jeszcze dopracowanie, powolutku, szczegółek ten. Na razie zoptymalizować i mapę poprawiać. Tak to wygląda z mojej strony. Chciałem wam tego rekina jeszcze złapać, ale widzę, że nie chcę teraz brać, bo ja go tutaj łapałem. Mogę spróbować jeszcze raz, ale nie chcę brać. Żebyście zobaczyli pięciogwiazdkową, ale widzę, że go tam dalej widziałem jednego tylko. Tak to cisza na razie. Prawdopodobnie wiedzą, że Stanisław jest na akwenie i teraz... I teraz co? No... Teraz jest problem. No... Ja lubię taki kolor wody. Dlatego na wczasy się jedzie często gęsto ze względu na tą wodę. Tam się tak zbagowała i ona może za chwilę płynąć, bo już myśli o naszej przynęcie, tak. Czekaj. Jest! No. Oj, tu druga była jakaś. Trochę się cofnę, żebyście dobrze zobaczyli. Bardzo przyjemny relaks, bardzo, ale na razie, tak jak mówię, wpadnę tutaj połowie trochę i będę wracał na inne akweny, ale ja już będę teraz zwalniał, już będziecie mieli znacznie mniej, bo ja mam jeszcze dwa kanały, które, no, że tak powiem, przez kilka dni olałem, można powiedzieć, bo nie miałem czasu w ogóle, bo naprawdę tyrałem, żeby wam to wszystko pokazać, żebyście mieli rozeznanie na temat tej gry, jak to wygląda i jak to wygląda z mojej strony gracza, który... Zna się na grach, od tego bym zaczął. Nie grałem tylko w jedną grę, albo jedną skończyłem, Fishing Planet, i myślę, że jestem ekspertem. Nie. Także, nie. 8 bym dał. Jako na Early Access. Teraz muszą dopracowywać. Niektórzy chcą też porównywać, ja zauważyłem gry tą na przykład z grą Free to Play. No i tu już jest pewien problem, nie mam nic do powiedzenia. To już w ogóle nie ma o czym gadać. Się nie da w zasadzie, nie da się gadać. No to już widać, że jest... Całkowita niewiedza. Także nie da rady odpowiadać na te pytania. Dobrej zabawy. Dobrze się bawić. Dla osób, tak jak mówiłem, zawsze robiąc też i Fishing Simur, które dobre było w swoim czasie. Może nie tak, bo ta jest dużo lepsza. Tylko to jest dla ludzi, którzy właśnie chcą fajnie powędkować, chcą się pobawić i nie chcą tyrać. I od tego bym zaczął.
Grają też często w inne gry, tak jak ja, czyli chcą mieć czas na wiele gier, a nie od po robocie do zaśnięcia mówią żonie, sorry, ale ja muszę level robić w Russian Fishing 4 czy Fishing Planet. To nie są gry, trzeba zapomnieć, że istnieją tylko gry free-to-play na świecie wędkarskie. W innych gatunkach tego nie ma, ale w grach wędkarskich jeszcze ten cyrk został taki, no, że free-to-play, no i free-to-play, no to gitara. I ten, i dobrze tą grę oceniam. Małe studio w sumie, znaczy to mało osób pracuje, no ale im pomalutku dopracowują sprawę. To jest gra za darmo, bym powiedział, na tą chwilę. No, zdecydowanie. Na te inne gry, inne gatunki dzisiaj, jak się kupuje, to jest 3-4 stówy i więcej. Tak kosztują gry. Zresztą wyjście na hamburgery 2 stówy, jak 3 osoby pójdą. I zjemy i co? Bak, bak, bak w żołądku i bicią i nie ma, nie? Tak to jest, także nie ma co wymyślać jakiś cud. Tak kosztują gry z innych gatunków, ale tu jest problem. To jest zawsze był problem, jeżeli o to chodzi. Karansk żółto-płetwny. Też widzicie, 1:1. Jeżeli chodzi o tą rybę... Jedną gwiazdkę ma. No, chciałem tego rekina wam, bo wiem, że... Wszyscy lubią rekiny, ja też lubię. Ten mniejszy, bo ten tygrysi to... No, no nie ma na razie. Nie wiem, gdzie on jest. Ale ten jeden, ten czarnopłetny, on się tu kręci. Kręcił, no wczoraj się kręcił, widziałem. Tutaj reszta się tak też kręci, jak wczoraj się kręciło, ale ten... Cholera... O, ale znowu ten sam. Ja! Mam go! Fajnie to wygląda pod wodą, to nie? O, koryfena! Tej nie złapałem jeszcze w ogóle chyba. No, tej chyba jeszcze w ogóle nie złapałem. Przyjemnie jeszcze tak. Teraz wakacje się kończą, po wakacjach sobie w takie tropiki połowić. Tam, gdzie jadę, też można teraz na wakacje łowić ryby właśnie takie fajne, kolorowe. Myślałem, żeby jechać jeszcze dalej. Planowałem jechać na Teneryfę w tym roku. Ale zdecydowałem się jednak trochę bliżej. Tam można w ogóle wynająć łódkę i popływać, połowić też takie ryby dla relaksu, tylko to no, trzeba trochę znać się albo wynająć kogoś, to będzie wam pomagał. Mamy rekord osobisty Karanksa żółto Karanks, dla mnie to ciężko do ja jakoś mam problem z takim, jak jest tak skomplikowane, powiedział słowo. Karanks żółto płetwy. No nie chcę ten rekin, nie? Nie będę pływał dalej na razie, bo nie ma sensu dla mnie. Tutaj kombinuję. Dajmy bardziej w tą stronę. Wczoraj jak złapałem te 3 rekiny z 5 gwiazdkami, to widocznie ktoś wiedział, że ta waga to już jest 5 gwiazdek. Od razu na czacie było na jaką przynętę. Na jajka. Na czerwonego robaka. No. Trzeba dochodzić, szukać. Ja! A wszystko bierze, tylko nie to, co chciałem dzisiaj. No nic, no tak to bywa na rybach. Czasem jest tak, że łapiesz to, co myślisz, że nie będzie brała, a bierze. Dobry akwen. Najgorszy dla mnie jest ciągle Słowacja. Tak jak mówiłem, ja tą Słowację bym definitywnie przebudował. Definitywnie bym ją przebudował. Od dechy do dechy. Zrobił może strumyk, kuźwa, taki długi, taką rzeczkę. No ja bym tam przebudował, bo tam naprawdę, tak jak ja, znaczy to oczywiście moje zdanie. To tam jest dla mnie tak, no lipowato. Nawet na tej mapie, która no, jest niezrobiona i te ryby też biorą jak głupie dosłownie, ale tak jak widzicie, jak się łowi, nie? Na relaks, nie? Rybkę się złowi, patrzy się na nią, ciapnie się kawę. Tak, w telewizji Świat według Bandi, tak. Jest git? Jest. Jest.
Na koniec powiem wam, bo tu już będziemy kończyć, że ci, co oczywiście oglądają cały film, a nie minutę z przodu, zadają same pytanie non-stop, dla nich nie odpowiadam, że widziałem, znam nową gierkę, jak wiecie, ten kanał założyłem z pasji po zamknięciu takiego tamtego i mnie namówili. Tamten kanał, jakbym miał, to bym miał tą grę od razu. Ale ten kanał się rozwija dopiero, to jest mały kanał. Czy będzie rozwijany przeze mnie dalej? Nie wiem, ja to robię z pasji. I kompletnie na nic uwagi nie zwracam. Także wiecie, że ja się nie szczypię też również niczym, jeżeli ktoś bełkocze mi nad uszami. Znam tą nową gierkę, widziałem. Dla mnie może być... Jeszcze jednej rzeczy nie wiem jeszcze. Jeszcze jednej rzeczy tylko nie wiem. Na moje oko prawie majstersztyk będzie i moim zdaniem to zje, co niektóre, i śladu nie będzie. Tak to z mojej strony. Pewno się niektórzy boją strasznie też. Jeżeli chodzi o tą gierkę, 8 na 10 bym jej dał na stan Early Access. Życzę udanej pracy nad grą i żeby jej twórcy nie zostawili. Można z niej zrobić piękną gierkę za mniejsze pieniądze i mimo, że nawet może być tamta gierka lepsza, to tu mamy inne akweny i tam mamy inne akweny i tu mamy inne ryby, tam inne ryby i to świetnie razem działa. Tak to wygląda z mojej strony. A teraz będzie urlop. Na drugich kanałach będę przez kilka dni głównie. Tutaj się coś pojawię, ale w zmniejszonej wersji do środy, do premiery. Myślę, że góra dwa odcinki jakieś, z tego jeszcze jeden i z Ultimate Fishing jedynki tą Tajlandię. Ewentualnie jak złapię rekina. Także do środy jestem w zminiaturyzowanej wersji. Macie pełną listę, ogromną ilość kanałów, praktycznie nikt tego nie zrobił. Z pełnym pokazaniem od początku do podstaw tej gry ostatnio. To wszystko z mojej strony. Udanego weekendu. I do następnego, ale ja teraz jadę na MotoGP. Cześć.